będzie oznaczało, że na każde miejsce będzie dwa razy więcej chętnych. Że PiS robi reformę nie na swój koszt. Nawet jeżeli uruchomimy jakieś dodatkowe oddziały, to powiedzmy szczerze, że nie będzie ich taka ilość. I będzie to oznaczało, że zarówno dzieci są w klasach nie 30, tylko 40-osobowych, że się nie dostały do tej szkoły, do której marzyły. I co więcej, że nauka prawdopodobnie będzie musiała być na dwie zmiany, ponieważ będzie więcej klas uruchamianych w liceach niż było dotychczas. Jeżeli to pójdziemy jeszcze w przyszłość, to w 2022 bodajże roku w liceum, które jest przystosowane obecnie dla 3 roczników, bo tak od dawna funkcjonuje, będą 4,5 rocznika, ponieważ zaczną przychodzić te dzieci, które obecnie są z tych pod 1,5-krotnych roczników, gdzie poszły 6-latki i kawałek 7-latków. To wszystko powoduje, że będziemy mieli bałagan, będziemy mieli przeludnione szkoły, będziemy mieli niezadowolonych rodziców, niezadowolonych uczniów, no i wybory w 2019 roku. Więc gdyby nie to, że koszt jest za wysoki, bo koszt jednak, jaki poniesie młodzież, jest za wysoki, to możemy było powiedzieć, że przynajmniej jeden pozytywny skutek: PiS przegra na reformie edukacji. A co było dobrego w 8-letniej podstawówce, a jest złego w 3-letnim gimnazjum i 6-letniej podstawówce? To jest kluczowe pytanie, dlatego że na to pytanie nie poznaliśmy odpowiedzi ze strony pani minister, ponieważ pani minister nie przedstawiła nam żadnych ekspertyz i opinii żadnych ekspertów, poza tymi, którzy 3 spośród 4, których w ogóle powołała się na nich, jednoznacznie opowiedziało się przeciwko likwidacji gimnazjów. Co więcej, podpisało się przed protestem przeciwko likwidacji gimnazjów. Czyli mamy sytuację, w której tak naprawdę pani minister mówiła o jakichś badaniach, które nam nie pokazała. Ja już wielokrotnie ją prosiłam o to, żeby przedstawiła nam te badania. Po drugie, jej eksperci są też przeciwni. Nawet elbanowcy, którzy dotychczas byli silnym wsparciem, uważają, że kwestia tego, że te dzieci zostali zaspokojeni, jeżeli chodzi o 6-latki. Dokładnie. To, że kwestia tego, że te dzieci nie wiadomo z 6 klas, czy trafią do tej szkoły, czy do innej szkoły, też jest sprawą problematyczną i to powinno być przygotowane. Mówię, najbardziej ofiarny to będzie ten stracony rocznik obecnych 6-klasistów, których spotkają wszystkie możliwe plagi egipskie. Zaczynając od tego, że to jest jedyny rocznik, który nie ma bezpłatnych podręczników, ale to jest jeszcze kwestia poprzedniego rządu. Poprzez fakt, że te właśnie dzieci 6-letnie w przyszłym roku nie wiadomo, gdzie idą do szkoły. Jeżeli zostaną w swojej szkole, to przez 3 kolejne roczniki będą najstarszym rocznikiem, w związku z tym nie będą miały na przykład starszych kolegów. Jeżeli pójdą do innej szkoły, do dotychczasowego gimnazjum, to będą tam tylko 2 lata. Czyli to okres zbyt krótki tak naprawdę, jakich przystosowanie się, bo dotychczas zwolennicy reformy twierdzi, że 3 lata to jest za krótki okres. Więc będą tam 2 lata. Dodatkowo oni właśnie będą tym rocznikiem, który będzie konkurował do szkół średnich razem z obecnymi uczniami pierwszych klas gimnazjalnych. W związku z tym mamy rocznik, który będą mieli jeszcze tymczasowe programy, które się w tej chwili piszą w ciągu 4-5 tygodni i które będą funkcjonować tylko na 3 lata, czyli eksperci, którzy w tej chwili je piszą, i co więcej, którzy masowo rezygnują, tam się ciągle zmienia zestaw ekspertów, wiedzą, że piszą programy dla 3 roczników, dla roczników tymczasowych, które będą sztukowane programy pod kątem tego, że oni po 6-letniej zakończonej edukacji jeszcze będą mieli 2 lata edukacji w szkole podstawowej. Pani minister edukacji Anna Kluzik-Rostkowska dzisiaj mówiła, że będzie to takie pisanie na przykład programu, podstawy programowej na klasę 7 bez znajomości tego, co dziecko uczy się w latach wcześniejszych, czyli w klasie 5 albo 6. No dokładnie rzecz biorąc, oni będą sztukować do obecnej klasy 5 i 6, ale nie będą wiedzieli, co ma się uczyć w